Dzień dobry Państwu. Za nami Światowe Dni Młodzieży. W naszym mieście one przebiegły w bardzo przyjaznej, serdecznej atmosferze. Tutaj ogromną rolę odegrali proboszczowie parafii, parafie, księża, rodziny, które przyjmowały pielgrzymów, wolontariusze młodzieży, ale również władze samorządowe miasta Żywca, które aktywnie włączyły się w zorganizowanie, a później realizację tych Światowych Dni Młodzieży. W żywcu Światowe Dni Młodzieży zakończyły się bardzo pięknym akcentem. Odbyły się u nas pierwsze Mistrzostwa Świata Księży w tenisie ziemnym. Było prawie stu księży. Można sobie oglądać zdjęcia w internecie. Atmosfera również wspaniała, miła i serdeczna. A przed nami tydzień kultury bezkickiej. W naszym mieście on rozpocznie się w piątek. Koncertem jubileuszowym zespołu Ziemia Żywiecka, który ma już 45 lat. W sobotę rozpoczynamy festiwal folkloru Górali Polskich, a w następnym tygodniu, w środę, rozpoczną się międzynarodowe spotkania folklorystyczne. Tydzień bardzo bogaty wydarzenia na Rynku Żywieckim. Będą koncerty od godziny 10.00. Kapel grup śpiewaczych. A w amfiteatrze od godziny 18 będziemy codziennie mogli uczestniczyć w tych konkursowych zmaganiach, jak również będziemy mogli oglądać zespoły, które występują na scenie Żywieckiego Amfiteatru. Amfiteatr jest piękny, zadaszony, przyjazny, także myślę, że wszyscy bardzo miło i serdecznie spędzą czas. Również w sobotę koncertem. W pięknym wykonaniu bardzo bardzo wielu puzonistów zakończy się żywieckie suwakowanie, gdzie wiele imprez, wiele koncertów było przez cały tydzień i przyjali do nas puzoniści z całego świata, a także uczestniczyła młodzież warsztata, która chciała sobie polepszyć technikę gry na puzonie, chciała się dowiedzieć jeszcze więcej odnośnie tego instrumentu. Proszę Państwa, również to nie tylko w naszym mieście są imprezy, jakby się komuś wydawało, ale w naszym mieście jest twarda, ciężka, codzienna praca i rozwiązywanie problemów naszych mieszkańców. Rozpoczęliśmy w Zabłociu budowę nowego przedszkola. To przedszkole, będzie piękne, nowoczesne, zastąpi przedszkole przy ulicy księdza Prawa Pasłonki, dotychczasowe, które w tym przedszkolu są nie najlepsze przecież warunki. Robimy remonty wielu, wielu, wielu dróg. Nie da się wszystkich dróg zrobić natychmiast, ale sukcesywnie staramy się, aby wszystkie drogi, które w naszym mieście są niewyremontowane, aby one doczekały się tego dnia, kiedy na nich nastąpi ten remont. Trzeba cierpliwości i trzeba na to wszystko pieniędzy. To nie jest tak, że burmistrz miasta czy radni Rady Miejskiej danej drogi nie chcą w danym czasie remontować. Gdybyśmy mieli środki finansowe, to byśmy wszystkie drogi w jednym po prostu roku, w czasie jednej kadencji wyremontowali. Ale to jest, proszę Państwa, niemożliwe. Dlatego sukcesywnie remontujemy drogi i myślę, że... Za parę lat wszystkie drogi w naszym mieście będą wyremontowane, i wszyscy będziemy z tego faktu bardzo zadowoleni. Również kończy się, prze Państwa, remont żłobka. Nowy żłobek będzie też bardzo przyjazny dla dzieci tam przebywających, i do tego żłobka na pewno wprowadzimy się pod koniec tego roku. Proszę Państwa, żywiecki rynek. Ileż to było? Różnych rozmów negatywnych na ten temat, że żywiecki rynek, jak będzie ruch zamknięty, to umrze. Wcale nie umarł, a wręcz rozkwitnął. Kawiarnie, ogródki letnie, fontanny to wszystko jest tak przyjazne i tak sprzyja temu, że żywiecki rynek wreszcie zaczął żyć. I oby tak było. Ale również zwracam się tutaj do mieszkańców. Przyjeżdża do nas bardzo wielu gości. Drodzy właściciele pól, posesji, drodzy właściciele e, gruntów, proszę Was bardzo, wykoście, wykoście te po prostu grunty, jeżeli jeszcze ich nie wykościliście. Nie każdy z Państwa, będąc dobrym obywatelem naszego miasta, weźmie posprząta również przed swoją posesją. A nawet jeżeli gdzieś tam posprząta trochę dalej, to na pewno nic się mu nie stanie z tego powodu. Dbajmy wszyscy o czystość, dbajmy wszyscy o porządek. Proszę Państwa, są miesiące wakacyjne. Ja wiem, że wielu z Państwa chce mieć spokój, ja wiem, że wielu z Państwa chce i spać o godzinie 9, 10. Ale chcemy, żeby nasze miasto żyło, chcemy, żeby nasze miasto było miastem turystycznym, żeby do naszego miasta wiele przyjeżdżało osób. Dlatego też w amfiteatrze organizowane są imprezy i nie da się tych imprez zrobić bez odpowiedniego nagłośnienia, a również te imprezy przecież nie da się tak poprowadzić, żeby one były do godziny ósmej czy do godziny dziewiątej. Zawsze te imprezy muszą trwać dalej. I proszę wszystkich o cierpliwość, proszę wszystkich o wyrozumiałość, Proszę Państwa, w innych miesiącach jest smutno, w innych miesiącach jest przykro, w innych miesiącach są wyludnione nasze ulice, więc chociaż teraz w czasie tego sezonu, mimo tego, że mamy jakieś uciążliwości, to bądźmy wyrozumiali i bądźmy cierpliwi. Wszystkie informacje, proszę Państwa, znajdują się na stronie internetowej www.zywiec.pl, a tak samo na moim. Facebooku wiele różnych informacji również znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury, a także na innych stronach jednostek żywieckich, bo przecież i muzeum i biblioteka żywiecka i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują tak samo imprezy. W tych miesiącach wakacyjnych, tak samo szkoły, yy, przedszkola, które w ramach yy, przecież swoich yy działań i, i otrzymanych środków finansowych z różnych projektów też prowadzą dalej taką ciekawą działalność. Życzę wszystkim Państwu udanych, dobrych wakacji, życzę, aby między nami była, yy, były więzy przyjaźni, dobrego sąsiedztwa ażebyśmy wszyscy pomimo tego że czasami mamy takie ani inne uciążliwości mogli uważać że nasze miasto jest przyjazne dla gości, przyjazne dla turystów, a także przyjazne dla nas samych.